Hejo, ja jestem Maja i chciałam zaprosić Was na przygotowany przeze mnie materiał fabularny będący wprowadzeniem do uniwersum Halo. Wiele milionów lat temu do naszej galaktyki przybyła starożytna cywilizacja znana jako prekursorzy. Była to rasa, która osiągnęła szczyt zaawansowania technologicznego i która zapoczątkowała wszelkiemu życiu w galaktyce, tworząc miliony systemów słonecznych i zasiedliła ją, tworząc przeróżne gatunki i rasy, w tym ludzkość i foranerów. Prekursorzy wyznawali filozofię opoki odpowiedzialności, która nakazywała opiekować się i strzec wszelkich form życia. Około 10 milionów lat temu tę opokę planowali przekazać rasie foranerów, jednak gdy prekursorzy osądzili ich niegodnymi i zamierzali dać ją ludzkości, foranerzy zwrócili się przeciw swoim stwórcom i wymordowali ich niemal wszystkich. Tylko niektórym prekursorom udało się uchronić przed zagładą. Porzucili swoje fizyczne ciała i zmienili się w molekularny pył, podczas gdy foranerzy przejęli opokę odpowiedzialności i stali się dominującą rasą w galaktyce, a historia o tragedii prekursorów zaginęła z biegiem czasu. Starożytna ludzkość rozwijała się na rodzimej planecie Erde Tairin, obecnie znanej jako Ziemia. Z czasem ludzie opanowali podróż międzyświetlą, założyli sojusz z rasą Sanshiyum i zbudowali międzyświetlne imperium, które miało stolicę na planecie Charum Hakor. Około 107 tysięcy lat temu na obrzeżach galaktyki ludzkość napotkała nowe zagrożenie. Prekursorzy powrócili. Po tym, gdy zmienili się w pył, ich zamiarem była regeneracja i powrót do pierwotnej formy. Jednak wraz z upływem czasu oraz po traumie, jaką przeżyli, ten pył stał się wadliwy i skażony, a oni powrócili w nowej formie pasożytniczego flad. W krótkim czasie tysiące systemów zostało straconych w konflikcie między ludzkością a flad, w którym ludzkość desperacko próbowała sterylizować każdy zainfekowany świat, w tym samym czasie próbując szukać nowych kolonii dla własnej, bardzo zmniejszonej populacji. Te nowe kolonie ludzkości znajdowały się na pograniczu z ekumenem foranerów, którzy postrzegali ten agresywny rozwój ludzkości za zagrożenie i naruszenie opoki. To zmusiło foranerów do rozpoczęcia wojny z ludzkością, zmuszając ludzi do wojny na dwóch frontach, przeciw foranerom oraz flad. Ludzkości udało się wypędzić flad z galaktyki, jednak foranerzy wygrali wojnę i przywrócili ludzkość do prymitywnej cywilizacji, usiedlając ją na ojczystej planecie. Flad jednak nie zostało pokonane. Około 97 tysięcy lat temu flad powróciło i rozpoczęło inwazję przeciw osłabionym po wojnie z ludzkością foranerom, a 300 lat później pasożyt zdążył przejąć większość terytorium foranerów. Gdy wszystkie inne strategie zawiodły, zdesperowani foranerzy stworzyli instalację 00, zwaną także Arką, która służyła do konstrukcji Halo Array, szyku instalacji w kształcie pierścieni jako broń ostateczną, która zniszczyłaby wszelkie życie w galaktyce, a tym samym pozbawiłaby flad pożywienia. Przygotowując się do tego planu, foranerzy rozpoczęli konserwację i katalogowanie wszelkich form życia, w tym czasie walcząc tak długo jak tylko mogli. Nie potrwało to długo, nim ostatnia nadzieja przepadła i foranerzy zmuszeni byli aktywować Halo. Tych niewielu, którzy przeżyli, zgodnie z planem ponownie zasiedlili galaktykę, a po zakończeniu zadania zdecydowali się na wielką podróż, czyli dobrowolne wygnanie z Drogi Mlecznej. W XXI wieku ludzkość ponownie zaczęła kolonizować planety w Układzie Słonecznym Sol. Ziemia była przyludniona i panował niepokój. Rządy walczyły o władzę na Ziemi i na pierwszych koloniach. To wszystko doprowadziło do wojny międzyplanetarnej, którą wygrało nowo powstałe UNSC, czyli United Nations Space Command, zlecone przez UEG, United Earth Government, czyli Zjednoczony Rząd Ziemi. W XXIII wieku ludzkość opracowała nadprzestrzenny silnik Shōfujikawa, który umożliwił kolonizację najbliższych systemów słonecznych. W latach 2490 ludzkość miała ponad 800 kolonii na pasie Oriona. Te bliżej Ziemi zwane były wewnętrznymi koloniami, uważanymi za bardziej elitarne, oraz te mniej bogate, zewnętrzne kolonie.
Ludzie na koloniach nie byli zadowoleni z podatków i ograniczeń, które narzucały kolonialne agencje rządowe UEG i z biegiem czasu zewnętrzne kolonie izolowały się coraz bardziej. To wszystko doprowadziło do powstania insurekcji i rozpoczęcia wojny cywilnej pomiędzy UNSC i różnym grupom rebelianckim na zewnętrznych koloniach. W 2517 roku UNSC zmagało się z insurekcją i piractwem. Office of Naval Intelligence, czyli Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, podjęło decyzję o zleceniu tajnego projektu Spartan II. Program Spartan II miał na celu stworzenie ulepszonych superżołnierzy, którzy dzięki ciężkiemu treningowi oraz fizycznym augmentacjom będą mogli po cichu powstrzymać rebeliantów i zakończyć wojnę z jak najmniejszą liczbą ofiar. Ten program Spartan II przez swoją kontrowersyjną naturę utrzymywany był w tajemnicy. Kandydatami na Spartan było 75 dokładnie wyselekcjonowanych 6-letnich dzieci, z czego tylko połowa pomyślnie przetrwała trening i procedury operacji. 3 lutego 2525 roku radary dalekiego zasięgu kolonii Harvest wykryły nigdy dotąd nie napotkany wcześniej obiekt. Tuż po tym kontakt z kolonią został utracony, a statki, które zostały wysłane, ujawniły nowe zagrożenie. Ogromne teokratyczne przymierze, znane jako Covenant, które około 2000 lat wcześniej zostało założone przez rasy San Shuyum i wojowniczych Sangili, a z biegiem czasu dołączyły do nich inne rasy, stworzeni przez Forerunnerów biomechaniczni inżynierowie Huragoki, oswojona rasa stworzeń przypominających robaki, które potrafią łączyć się w kolonie i przybierać większe gestalty znane jako Leggolo, mniejsze, ale waleczne Angoje, nad którymi często znęcały się inne rasy w przymierzu, Kigiar, piracka rasa przypominająca wyglądem gady, latające insektoidy Yanmei oraz ostatnia rasa, która dołączyła do przymierza, Jiralhanai, bardzo silna i agresywna rasa przypominająca gorylę. To religijne przymierze wielbiło Forerunnerów, a wszystko co po nich pozostało było dla Covenant święte. Tylko jeden statek ludzkości zdołał powrócić i przekazać wiadomość. Wasza zagłada jest wolą bogów, a my jesteśmy ich instrumentem. To był początek świętej wojny, w której Covenant miało tylko jeden cel – zagładę ludzkości. Ogromna armia oraz dużo bardziej zaawansowana technologia przymierza sprawiała, że ludzkość nie miała szans, a Spartanie, których pierwotnym celem było powstrzymanie rebelii, teraz byli największą nadzieją ludzkości. Na początku wojny ci superżołnierze zostali wyposażeni w Mjolnir, najbardziej zaawansowany pancerz w historii ludzkości, który w połączeniu z ich umiejętnościami dawał im przewagę nad siłami przymierza. Bitwa o kolonię Harvest trwała 5 długich lat, którą ludzkość wygrała, ponosząc ogromne straty. UNSC także odkryło powód pobytu Covenant na planecie. Przymierze odkryło foranerski artefakt. Po krótkiej bitwie oddział UNSC dostał się do reliktu w celu odkrycia, dokąd zmierzało Covenant. Podążając za przymierzem, statek UNSC Spirit of Fire odkrył foranerski świat tarczowy 0459 Etran Harborage, w środku którego skrywana była flota foranerskich statków, którą Covenant zamierzało przejąć. W celu powstrzymania przymierza, UNSC Spirit of Fire poświęciło swój silnik nadprzestrzenny i zdetonowało słońce świata tarczowego. Pozbawiona silnika nadprzestrzennego załoga Spirit of Fire utknęła w odległej części galaktyki bez możliwości powrotu lub kontaktu z resztą ludzkości. UNSC traciło kolonię za kolonią, a 10 lat później niemal wszystkie zewnętrzne kolonie zostały zgładzone przez Covenant, które zaczęło inwazję na wewnętrznych koloniach. W 2532 roku, widząc ogromny sukces programu Spartan II, Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, potrzebując więcej legendarnych Spartan, rozpoczęło nowy program, Spartan III, w celu stworzenia większej ilości już tańszych i często przeznaczonych na stracenie podczas misji Spartan. Tym razem rekrutami były żądne zemsty osierocone dzieci z poległych kolonii. Tych Spartan było dużo więcej. Pierwsza kompania o nazwie Alpha Company liczyła 300 Spartan, a w późniejszych latach doszły kolejne kompanie Beta i Gamma, licząc co najmniej 300 Spartan w każdej z nich. 12 lat później ludzkość straciła większość wewnętrznych kolonii. 25 lipca 2552 roku Covenant najechał na planetę Reach. Reach było sercem i potęgą militarną UNSC, tak samo ważną planetą dla ludzkości jak Ziemia.
Krwawa bitwa o Reach trwała miesiąc, nim planeta została stracona, podczas której większość powierzchni planety została zeszklona, a większość wojsk i floty ludzkości niemal doszczętnie zniszczona. Krążownikowi UNSC Pillar of Autumn, na którego pokładzie znajdował się jeden z niewielu ocalałych Spartan, Spartanin Master Chief John 117 wraz ze sztuczną inteligencją Cortaną, udało się uciec, robiąc skok w nadprzestrzeń. 3 tygodnie później UNSC Pillar of Autumn wynurzył się z nadprzestrzeni i znalazł tajemniczą instalację w kształcie pierścienia, które Covenant nazywało Halo. Ludzkość jednak nie była sama, ponieważ za nimi podążała flota Covenant, a po krótkiej bitwie o tym rozbiła się na pierścieniu. Religijne Covenant, które czciło spuściznę Forerunnerów, próbowało zgładzić ludzi i przejąć kontrolę nad Halo, które uważało za potężną broń. Szybko okazało się jednak, że na pierścieniu przebywał inny nieznany dotąd wróg, Flood, które wydostało się na wolność dzięki nieświadomemu przymierzu. Master Chief wraz z Cortaną próbowali powstrzymać Covenant, zagrożenie Flood oraz przejąć kontrolę nad pierścieniem. Spartanina spotkał ekscentryczny monitor instalacji o nazwie 343 Guilty Spark, który pragnął aktywować systemy obronne Halo w celu zapobiegnięcia wydostania się Flood z pierścienia. Szybko jednak okazało się, że aktywacja pierścienia zgładziłaby wszelkie formy życia w zasięgu wystrzału, więc Chief z Cortaną zdetonowali UNSC Pillar of Autumn, zapobiegając aktywacji i niszcząc pierścień. Wraz z kilkoma ocalałymi, Master Chief przechwycił statek Covenant, który wykorzystali do powrotu na Reach. Zjednoczeni z ocalałymi odkryli tajny plan przymierza, który zamierzało uderzyć w Ziemię. 20 października 2552 roku pod dowództwem proroka Żalu przybyło Covenant i rozpoczęła się bitwa o Ziemię, podczas której jeden ze statków, na którego pokładzie był prorok, zrobił skok w nadprzestrzeń, za którym podążyła fregata UNSC Numberclad z Master Chiefem na pokładzie. Wynurzając się z nadprzestrzeni, ukazał się drugi pierścień i rozpoczęła się bitwa o Delta Halo, do której niedługo po tym dołączyła High Charity, mobilna stolica Covenant wraz z przywódcami przymierza na pokładzie, prorokami łaski i prawdy. W tym samym czasie wojownicza rasa Sangili została zdradzona przez Covenant, które zamierzało je zastąpić brutalnymi Jiral Hanai. Stracone Sangili sprzymierzyły się z Angojami i Mgalekkolo, zakładając grupy rebelianckie przeciw przymierzu. Ta wojna cywilna zapoczątkowała rozpad przymierza i znana jest jako Wielka Schizma. W międzyczasie bitwa o Delta Halo między siłami ludzkości a Covenant trwała dalej, w trakcie której przymierze starało się znaleźć indeks, dzięki któremu mogło aktywować pierścień. Pewien Sangili, Tel Vadam, zhańbiony były komandor przymierza i obecnie arbiter, dowiedział się prawdy o pierścieniach i o tym, że wojna z ludzkością i cała religia Covenant o wielkiej podróży była oparta na kłamstwie. Wraz z innymi rebeliantami zawarł sojusz z UNSC w celu powstrzymania aktywacji Halo. Do bitwy o Delta Halo dołączyło także Flood, które wydostało się na wolność ze strefy kwarantanny i zaczęło się rozprzestrzeniać po pierścieniu, dostając się na pokład High Charity. Pozostawiając Cortanę w systemach Stolicy Przymierza w pogoni za zmierzającym na Arkę prorokiem, Master Chief dostał się na pokład Forerunnerskiego pancernika, razem z prorokiem prawdy opuszczając bitwę. 2 tygodnie później na Ziemi Covenant prawie zdążyło zgładzić pozostałości ludzkiego ruchu oporu i zgromadziło większość swoich sił w Afryce Południowej. Siły UNSC odnalazły Master Chiefa, który wyskoczył z pokładu pancernika i wszyscy przegrupowali się w lokalnej bazie. Niedługo po tym stało się jasne, dlaczego Covenant okupowały ten region. W afrykańskiej pustyni zakopany był wielki forerunnerski artefakt. Ludzkość, domyślając się, że to portal prowadzący na Arkę, przeprowadziła atak w celu powstrzymania proroka prawdy. Niestety nic to nie dało. Portal został aktywowany, przez który przeleciała cała flota przymierza, a na Ziemi pojawiło się nowe zagrożenie. Rozbił się opuszczony statek pełen Flood, z którym musiały się zmierzyć siły UNSC sprzymierzone z Arbiterem i jego flotą. Po uporaniu się z zagrożeniem pasożytu, w pogoni za prorokiem i w celu powstrzymania aktywacji Halo, przez portal przeleciała fregata UNSC Forerunner Dawn razem z flotą Arbitera, rozpoczynając bitwę o instalację 00, do której później dołączyło Flood na pokładzie porzuconej High Charity.
Aby powstrzymać Covenant przed aktywacją pierścieni, Master Chief z Arbiterem zostali zmuszeni do zawarcia sojuszu z Flood. W ostatniej chwili udało się powstrzymać aktywację Halo. Dodatkowo Arbiter zgładził Proroka Prawdy, a razem z nim Covenant. Jednak gdy tylko zagrożenie ze strony Halo minęło, Flood od razu zerwało chwilowy sojusz. Uciekając przed Flood, Chief z Arbiterem odkryli instalację 08, nowo skonstruowany pierścień służący jako zamiennik dla pierścienia 04, który Chief wcześniej zniszczył. Zgadzając się, że to jest jedyne rozwiązanie, aby pozbyć się Flood, Chief postanowił aktywować Halo. Do aktywacji potrzebował jednak indeksu, w którego posiadaniu była Cortana. Podczas gdy flota Arbitera i siły UNSC rozpoczęły ewakuację, Chief zinfiltrował High Charity i odzyskał Cortanę, udając się na nowy, jeszcze nieskończony pierścień. Flood próbowało powstrzymać Chiefa, jednak na próżno. Master Chief rozpoczął sekwencję aktywacji Halo. W ostatniej chwili udało im się dotrzeć na pokład Dawn, jednak niestety tylko połowa statku zdołała się przedostać. Jedna połowa UNSC Forwarded Dawn spadła na ziemię, a Chief wraz z Cortaną utknęli dryfując w odległej części galaktyki. 3 marca 2553 roku wojna z Covenant w końcu po prawie 30 latach oficjalnie dobiegła końca, a Chief został uznany za zaginionego w akcji. Po zakończeniu wojny w galaktyce nie nastał jednak pokój. Ludzkość była sprzymierzona z Arbiterem, jednak po rozpadzie Covenant zaczęły powstawać nowe, wrogie grupy wyznające cele przymierza, tak samo jak powróciło zagrożenie ze strony ludzkich grup rebelianckich. Następne lata zleciały na konfliktach między różnymi frakcjami i pokojowymi negocjacjami. Widząc, jak kluczową rolę podczas wojny odgrywali Spartanie, UNSC wraz z ONI uruchomiło program Spartan 4 i stworzyło nowy rodzaj wojska – Spartan Operations, rekrutując wyróżniających się żołnierzy, weteranów wojennych i wcześniejszych Spartan 3 w celu odbudowania sił zbrojnych, których większa część została utracona podczas wojny. Po kilku latach, 21 lutego 2557 roku, została ukończona budowa UNSC Infinity, największego i najpotężniejszego statku ludzkości, który wykorzystywał silnik zintegrowany z forerunnerską technologią. 21 lipca 2557 roku połowa UNSC Forerunner Dawn nadal dryfowała w kosmosie, a jej czujniki wykryły na pokładzie intruzów. Zaalarmowana Cortana po prawie 5 latach wybudziła Chiefa z kryosnu i szybko odkryli, że zostali najechani przez nowo powstały po zakończeniu wojny kult Covenant, który próbował się dostać do niedaleko znajdującego się forerunnerskiego świata tarczowego zwanego Requiem, który po zeskanowaniu statku i wykrywając Chiefa jako spadkobiercę, otworzył się i wciągnął wszystkich do wewnątrz. Prowadząc walkę z nowym przymierzem, Master Chief próbował znaleźć sposób na powrót do przestrzeni kontrolowanej przez UNSC. Razem z Cortaną mieli jednak też inny problem. Długość życia mądrych sztucznych inteligencji wynosiła około 7 lat, a po upływie zaczęły przejawiać oznaki szaleństwa poprzez dosłowne zamyślanie się na śmierć. Cortana, będąca na służbie już prawie 8 lat, przejawiała te symptomy. W kierunku Requiem zmierzał statek UNSC Infinity, odpowiadając na sygnał SOS Cortany. Próbując nawiązać kontakt ze statkiem, Chief musiał dostać się do rdzenia Requiem, gdzie nieświadomie uwolnił z niewoli forerunnerskiego komandora, Dydakta, który oznajmił, iż forerunnerzy powrócili, by rządzić galaktyką, a wraz z nim jego zmechanizowana armia Promethean. Rozpoznając w Dydakcie ogromne zagrożenie, Chief dołączył do UNSC Infinity w celu powstrzymania forerunnera. Podczas jednej z misji Chief został ostrzeżony przez bibliotekarkę, żonę Dydakta, o jego planie. Dydakt miał zamiar zniewolić ludzkość przy pomocy urządzenia zwanym kompozytorem. Chief rozumiał, że powstrzymanie forerunnera jest konieczne, jednak kapitan Infinity miał odmienne zdanie. Ignorując rozkazy, Chief podążył za Dydaktem, jednak mimo wszelkich starań Chiefa, forerunner odnalazł kompozytor i skierował się na ziemię. Znajdując się nad miastem New Phoenix, Dydakt aktywował kompozytor i rozpoczął digitalizowanie populacji miasta, nieświadomy, że Master Chief, uzbrojony w bombę Havoc, zmierzał w jego kierunku. Po krótkiej walce wraz z pomocą Cortany udało im się pokonać Forerunnera i Spartan aktywował bombę, niszcząc statek, a wraz z nim kompozytor. Cortana ostatkiem sił zdołała ocalić Master Chiefa, ale niestety dla niej nie było już ratunku. Ich spotkanie było pożegnaniem ze strony Cortany,
która witając go w domu, zniknęła, pozostawiając Chiefa samego. Spartanin został odnaleziony przez UNSC Infinity, gdzie spotkał się ze swoim oddziałem, Blue Team. Chief nie miał czasu na żałobę po utracie Cortany, ponieważ Dedak nie został pokonany. Forerunner przeżył, wpadając w nadprzestrzenny portal, który wytworzył się pod kompozytorem. Na Gamma Halo stacjonowały jednostki UNSC, z którymi kontakt zanikł i Blue Team został wysłany w celu ustalenia, co się stało. Okazało się, że Dydakt, który wylądował na tej instalacji 03, wymordował wszystkich naukowców, jak i zarówno oddział Spartan, Team Black, zmierzając do kuźni kompozytorów. Blue Team podążało śladem Dydakta i przy pomocy monitora kuźni 859 Static Carilliona udało im się w końcu powstrzymać Forerunnera. Nie został on jednak zabity, ale jedynie zdigitalizowany w kompozytorze. Po tych wydarzeniach Master Chief dobrowolnie został wysyłany na każdą dostępną misję, a w ciszy zaczął kwestionować wszystko, w co do tej pory wierzył. Pół roku później, w lutym 2558 roku, w celu odbicia Requiem, UNSC Infinity powróciła na okupowany przez Covenant świat tarczowy. Podczas kampanii Requiem odkryty został forerunnerski artefakt, który okazał się być portalem teleportującym do drugiego oraz w połączeniu z innymi artefaktami na Requiem działał jako kotwica uniemożliwiająca ucieczkę statkowi ludzkości. Dzięki dr Holdzi, której udało się aktywować kaplicę bibliotekarki, ludzkości udało się zdobyć połowę klucza Janus, a druga połowa dostała się w ręce przywódcy nowego Covenantu, Jula M. Damy, z którym zdradzona przez UNSC dr Holsey została zmuszana do współpracy. Jula M. Dama, posiadając pół artefaktu, zakończył konflikt, posyłając Requiem w kierunku pobliskiej gwiazdy, a UNSC Infinity udało się uciec w ostatniej chwili, nim świat tarczowy został stracony. Konflikt o klucz Janus nadal trwał, a pół roku później miejsce miała bitwa na Actis 4, podczas której Covenant wraz z Holsey zrobiło zasadzkę na UNSC Infinity. W trakcie bitwy przymierzy udało się zdobyć drugą połówkę klucza, dzięki któremu dowiedzieli się o dokładnej lokacji absolutnego zapisu, czyli forerunnerskiego repozytorium artefaktów. Nieświadomi śledzącego ich oddziału bojowego UNSC, Covenant skierowało się do miejsca docelowego, gdzie spotkali sztuczną inteligencję opiekującą się placówką. Obie strony zostały poddane testowi, jednak żadnej z nich nie udało się otrzymać dostępu i zostały zmuszone do ucieczki ze zdestabilizowanego repozytorium, kończąc konflikt o klucz Janus. Jesienią 2558 roku spod powierzchni planet zaczęły wyłaniać się ogromne forerunnerskie konstrukty zwane strażnikami, powodując przy tym ogromną aktywność sejsmiczną i wokół siejąc spustoszenie. Przyczyną tych wydarzeń była Cortana. Gdy statek Dydakta został zniszczony, protokoły awaryjne aktywowały portal nadprzestrzenny, który wciągnął pozostałości statku, a w tym matrycę Cortany wraz z jej fragmentami do domeny, niematerialnego zbioru wiedzy i informacji, kiedyś używanej przez Forerunnerów. Dzięki uzyskaniu pełnego dostępu do domeny, odłamek Cortany został uleczony, dzięki czemu stała się pozornie nieśmiertelna. Po spędzeniu kilku miesięcy w domenie, Cortana była przekonana, że jej przeznaczeniem było przejęcie opoki odpowiedzialności. W tym samym czasie dr Holsey monitorowała te sygnały i anomalie. Podejrzewając, że za tym stoi Cortana, skontaktowała się z UNSC, informując ich o swoich odkryciach. 3 tygodnie później spartański oddział Fireteam Osiris na pokładzie Infinity został wysłany na Kamczatkę w celu odzyskania pani doktor. Po krótkiej bitwie przeciw siłom prometańskim i przymierzu, przywódca Jula M. Dama został zgładzony, a Holsey została odeskortowana na pokład Infinity. 23 października Blue Team zostało wysłane w celu odnalezienia opuszczonej stacji Oni o nazwie Argent Moon. Po przybyciu Spartanie napotkali okupujące stację siły przymierza oraz Chief miał wizję Cortany, w której ponagliła go, aby podążył za nią na Meridian. Nie mogąc pozwolić, aby stacja dostała się w ręce wroga, Blue Team przeciążyło reaktory i zniszczyło stację, informując Infinity, że lecą na planetę Meridian. Infinity odmówiło, jednak Chief zignorował bezpośrednie rozkazy i poleciał w celu odnalezienia Cortany. Po zniknięciu, Blue Team zostało uznane za dezerterów i UNSC rozkazało oddziałowi Osiris odnalezienie i sprowadzenie ich z powrotem. Na kolonii Meridian oba oddziały Spartan się spotkały, gdzie Chief stoczył krótką walkę z przywódcą drużyny Osiris, po czym wraz z resztą oddziału opuścił planetę na pokładzie strażnika.
Spora część kolonii została zniszczona, a UNSC winiło Master Chiefa za ataki na koloniach. Niedługo później Fireteam Osiris złączyło siły z Arbiterem na ojczystej planecie Sangilios, gdzie przymierze Jula Emdamy zostało ostatecznie pokonane, a Spartanie na pokładzie strażnika opuścili planetę w celu odnalezienia Blue Team. Strażnicy pojawiali się wewnątrz świata tarczowego znanego jako Genesis. Blue Team w końcu udało się odnaleźć Cortanę. Niestety doszło do konfrontacji, w której Cortana wpierw próbowała przekonać Chiefa, by do niej dołączył. Jednak gdy odmówił, uwięziła Blue Team, planując uwolnić ich po kilku tysiącach lat, gdy już zapanuje pokój w galaktyce. Cortana założyła nową frakcję, The Created, czyli Stworzonych, i nadała przekaz na całą galaktykę, w którym zaoferowała koniec bólu i głodu, także grożąc tym, którzy będą się jej przeciwstawiać. Do Cortany dołączyło większość sztucznych inteligencji UNSC wraz z Angojami i niektórymi innymi rasami. W celu utrzymywania porządku, Cortana także zaczęła rozsyłać strażników do różnych systemów słonecznych. Oddziałowi Osiris z pomocą monitora 031 Exuberant Witness w ostatniej chwili udało się uwolnić Blue Team, gdy Cortana wraz ze strażnikami opuszczała Genesis. Stworzeni bardzo szybko zaczęli przejmować kontrolę nad zamieszkałymi planetami przy użyciu zaawansowanej technologii Forerunnerów. Tylko w niecałe dwa dni wszystkie skolonizowane planety w Układzie Słonecznym Sol wraz z większością wewnętrznych kolonii były pod kontrolą Cortany. W styczniu 2559 roku stworzeni nadzorowali większość znanej galaktyki, a UNSC Infinity była jednym z niewielu statków, którym udało się uciec przed okupacją stworzonych. W międzyczasie, miesiąc po tym jak Cortana zaczęła przejmować władzę nad galaktyką, na Arce zjawiła się nowa, nieznana dotąd frakcja The Banished, czyli Wygnani. Pod koniec wojny Covenant, Atriox razem z innymi Jiralhanae, widząc jak bardzo byli wykorzystywani przez Covenant jako mięso armatnie, zbuntowali się przeciw dowodzącym Sangili i założyli najemniczą frakcję wygnanych, w której nie byli ograniczeni religią przymierza i pozostając w cieniu, plądrowali, najeżdżali i werbowali rekrutów różnych ras, także ludzkich przestępców. Po 10 latach Atriox dowodził potężną armią. Wygnani wylądowali na Arce i wymordowali stacjonujących tam naukowców oraz jednostki UNSC, przejmując kontrolę nad instalacją. 28 marca 2559 roku, po 28 latach dryfowania w kosmosie, UNSC Spirit of Fire został wciągnięty w portal nadprzestrzenny, który przetransportował statek na Arkę. Załoga UNSC rozpoczęła przeciw wygnanym walkę o instalację 00, w której udało im się zniszczyć statek flagowy Atrioxa. Dla wygnanych okazało się to być ogromnym ciosem, ponieważ to był jedyny statek z napędem nadprzestrzennym, bez którego wygnani utknęli na Arce bez możliwości powrotu do galaktyki. Podczas bitwy okazało się, że kuźnia na Arce stworzyła nowe Halo. UNSC udało się wygrać bitwę i dostać do centrum dowodzenia Halo, eliminując przy tym wszystkie jednostki wygnanych na pierścieniu i w ostatniej chwili ewakuując się z niego, nim Halo weszło w portal nadprzestrzenny kierujący je do systemu słonecznego Soel, lokacji oryginalnej instalacji 04. Konflikt o kontrolę nad Arką pomiędzy UNSC a wygnanymi nadal trwał. Kilka miesięcy później oddział wygnanych dezaktywował osłonę wokół ruin High Charity, które więziło Flood. Pasożyt od razu rozpoczął infekować wszystkich na swojej drodze. Wygnanym udało się powstrzymać zagrożenie przy pomocy Sentineli, tracąc przy tym połowę swoich sił, ale powracając z foranerskim artefaktem, dzięki któremu Atriox skontaktował się z resztą swojej armii, którym rozkazał, by udali się na Reach i znaleźli kompleks portalowy w środku góry planety, dzięki któremu Atriox chciał powrócić do galaktyki. Na Arce wygnani zrobili rajd na foranerski pancernik w celu znalezienia kryształu nadprzestrzennego, dzięki któremu Atriox otworzył portal i przedostał się na planetę Reach, na Arce pozostawiając tysiące sił wygnanych, a sam postanowił zająć się jakimś dużo ważniejszym celem niż prowadzenie konfliktu na instalacji 00. Gdy wygnani próbowali zlokalizować miejsce portalu, w tym samym czasie na Reach został wysłany Blue Team w celu odzyskania kryopojemników i walizki z logiem Oni dla dr Holzi, które według pani doktor były na tyle ważne, że miały odmienić bieg wojny.
Gdy Aatrox zjawił się na Leech, jego statek został skradziony przez fanatyczną frakcję Keepers of One Freedom, opiekunów jednej wolności, którym udało się przedostać na Arkę, gdzie z pomocą foranerskiej Ancili, Interpid Eye, planowali rozpocząć wielką podróż i aktywować szereg pierścieni Halo. Prawie im się udało, ale Spirit of Fire zbombardował Epsilon Clarion, pozbawiając Arkę jedynej możliwości zdalnej aktywacji pierścieni. W grudniu 2559 roku na Zeta Halo miejsce miała bitwa o instalację 07 pomiędzy siłami UNSC a wygnanymi, którą ludzkość niestety przegrała, ponosząc ogromną liczbę ofiar. 6 miesięcy później, w maju 2560 roku, rozpocznie się konflikt na instalacji 07 pomiędzy okupującymi pierścień wygnanymi a ocalałymi żołnierzami UNSC, których wcielając się w Master Chiefa będziemy mogli doświadczyć w grze Halo Infinite. Chciałam Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. To jest taki mój projekt perełka, na który poświęciłam niesamowicie bardzo dużo czasu i starałam się to robić najlepiej jak potrafiłam. Ale to jest Halo, które ja uwielbiam i które jest ogromnym uniwersum, więc staram się przekazać te wszystkie najważniejsze informacje w najbardziej zwięzły i zrozumiały sposób, a już na głębszym lorze i poszczególnych wydarzeniach skupimy się w przyszłych, już osobnych materiałach. Tak więc jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Bye bye!